A dzisiejszego vloga zaczynamy od opublikowania filmu, a więc proszę bardzo, filmik już jest na głównym kanale, a ja was witam serdecznie, nawet kurczę bardzo serdecznie, bo właśnie nagrywam pierwsze ujęcie w życiu swoją nową kamerką GoPro 11, którą właśnie dzisiaj kupiłem i z którą niestety też wydarzyła się bardzo przykra sytuacja, o której wam za chwilę opowiem. Jeśli chodzi o to, co u mnie, to słuchajcie, po pierwsze ten vlog powinien być w 4K w 60 fps, więc możecie sobie zobaczyć, że rzeczywiście tak jest. A poza tym co, mój humor dalej jest uzależniony od wyświetleń, czyli czym więcej wyświetleń, tym lepszy mam humor. Wiem, że to powinno się leczyć i w sumie jestem wam też bardzo wdzięczny za radę, które piszecie, bo piszecie, że może powinienem się do kogoś udać po pomoc i tak dalej, bo to nie powinno być tak, że cyfry, które są właśnie w tym miejscu, są odzwierciedleniem mojego humoru, ale tak niestety się dzieje i tak się dzieje w ogóle przez już chyba 4 czy 5 lat, więc wydaje mi się, że no tak wiecie, w jeden dzień czy tydzień tego nie da się usunąć ze swojego myślenia. Dobra, więc zacznę od początku. Słuchajcie, wczoraj się mega podjarałem, że będę mógł sobie kupić nową kamerkę GoPro 11, bo nie wiem czemu, ale moje poprzednie dwie GoPro po prostu przestały działać. I fakt, prawdopodobnie mógłbym dokupić do każdej z nich po baterii. Tam bateria powiedzmy, że kosztuje, nie wiem, 200 zł i cała kamerka by działała. Ale ja pomyślałem sobie, nie, dawno sobie nie kupowałem czegoś tak czysto dla siebie, więc kupię sobie całą najnowszą kamerkę, tak? To jest moja, to była moja najnowsza kamerka, to jest 8. Kupiłem sobie teraz 11, nie? Okazało się, że w moim małym mieście rzeczywiście ta kamerka jest dostępna, więc... Wstałem dzisiaj z rana, pojechałem sobie właśnie do MediaExpert kupić tą kamerkę. No i tak, kamerka kosztuje, słuchajcie, 2449 zł. Co do ceny, to wiecie, to można dyskutować, czy to jest mało, czy dużo, czy to jest adekwatne. Ja tyle zapłaciłem, bo tyle zresztą płacili wszyscy. I teraz tak, tutaj właśnie mam aparat, a za mną stoi statyw. Z tego względu, że ja oczywiście na główny kanał chciałem nagrać cały vlog z tego, tak? Czyli łącznie unboxing też był nagrany. I w unboxingu jest taka śmieszna rzecz, że ja pokazuję właśnie pudełko, że tutaj fajnie GoPro kupiłem i mówię, dobra, to ja je otworzę i wy pierwsi zobaczycie, co tutaj się znajduje. Otwieram tak, patrzę, a tutaj nic nie ma. I się okazało, słuchajcie, że w MediaExpert kupiłem opakowanie za 2,5 klocka, nie? Autentycznie sprzedali mi po prostu pudełko bez kamerki. No i wiecie, ja generalnie zauważyłem, że w małych miastach osoba, która wygląda tak jak ja, czyli jest po prostu, widać, że jest młodsza, że jest wiecie, jakaś tam, no tak jak dziecko po prostu, to traktują mnie trochę gorzej niż takich innych klientów. Ja sobie myślę, nie no, jak ja za chwilę znowu pojadę po pół godzinie do tego samego sklepu, w którym kupiłem tą kamerkę i powiem, że otworzyłem i tu nie było w środku kamerki, to mnie wyśmieją. Powiedzą, że sobie po prostu w domu wyjąłem kamerkę i chcę po prostu mieć teraz drugą kamerkę gratis, nie? Żebym, nie wiem, żebym wyszedł na zero. I generalnie lipa, nie? Ale poprosiłem tatę, żeby ze mną pojechał i się na szczęście udało. Okazało się, że właśnie na magazynie coś była ta kamerka, bo jakiś tam, nie wiem, był remont, cokolwiek. I wiecie, ja też się ich zapytałem, czy to przypadkiem nie powinno być tak, że jak oni mi zdejmują ten cały czujnik z tego opakowania, bo wiecie, te takie droższe rzeczy mają takie charakterystyczne białe czujniki. Podkładają do tego urządzenia, zdejmują mi ten czujnik, wszystko, ja tutaj zapłaciłem, jeszcze fakturę na to wziąłem, to czy to właśnie nie powinno być tak w ich procedurach, że oni sprawdzają, bo opakowanie właśnie przyszło też takie, takie o, dosłownie, nie? Czy oni właśnie nie powinni sprawdzić, czy towar jest w środku, nie? I oni właśnie powiedzieli, że powinni, ale tam jest ich 3 tylko w sklepie, a dzisiaj pracują 12 godzin. Po prostu ludzie żyją w takim pędzie, gdzie są pewne procedury, do których już nawet fizycznie człowiek nie może się przystosować, nie? No, ale co zrobić? Zobaczymy teraz, jaki będzie mój humor. Nie wiem, ja słuchajcie, mam nadzieję, że kiedyś mi to przejdzie, ale zobaczymy, ile lajków ma teraz mój filmik. Jak będzie miał 100 lajków, to znaczy, że jest dobrze, ale na pewno nie będzie miał 100 lajków. O, 105 lajków, oj, ale w 7 minut 200 wyświetleń. Aż mi się ciepło zrobiło, niemożliwe, że jest... No dobra, jest 400. Ale swoje drogo, to bardzo się cieszę, nie? Niektórzy mówią, że pieniądze szczęścia nie dają i wiecie, to jest taka bardzo filozoficzna myśl. Ja ją troszeczkę po prostu spłycę i jak głupi powiem, że jest to gówno prawda, nie? Uważam, że jeśli ktoś pracuje i regularnie zarabia jakieś pieniądze, że na przykład tam ma, nie wiem, jakiś przelew co miesiąc czy coś, to bezsensownym wręcz pomysłem jest po prostu oszczędzanie pieniędzy w nieskończoność, tak? Bo ile oszczędzanie pieniędzy jest ogólnie w porządku, tak? Warto mieć jakieś zabezpieczenie finansowe, od razu na psychice jest wygodniej i tak dalej, ale jeśli ktoś w nieskończoność oszczędza pieniądze, to jest bez sensu, nie? Ja sobie właśnie zakupiłem te GoPro, jestem bardzo szczęśliwy i powiem wam więcej. GoPro to jest moja ulubiona firma od zawsze, nie wiem co mają w sobie, ale naprawdę bardzo mnie kręci ich właśnie marka, te kamerki, te wszystkie akcesoria i
I przy tym zakupie cieszę się podwójnie, bo wyobraźcie sobie, że 5 lat temu marzyłem o swoim pierwszym GoPro. Uzbierałem, pamiętam, 700 zł i mogłem sobie pozwolić na używane GoPro Hero 3 z Allegro, tam za 650 zł. Ja je kupiłem, on tam był uszkodzony mikrofon, że musiałem każdy plik osobno w montażu podgłaśniać na 12 dB więcej. No, a teraz przychodzi moment, że po prostu kupuję sobie najnowsze GoPro. I też, wiecie, można by było się zastanawiać, czy naprawdę te najnowsze GoPro jest mi potrzebne. I ja oczywiście wiem, że nie, bo te GoPro tam może nagrywać w jakiejś jakości 5,3K w 60 fpsach, gdzie żadna normalna osoba na YouTubie nie ogląda w takiej jakości filmików, bo jest to bez sensu. Przede wszystkim też trzeba mieć monitor 5,3K, żeby oglądać filmiki w takiej jakości. Więc niektóre te funkcje, na przykład w tej kamerce, są na wyrost, ale to nie o to chodzi, nie? To właśnie chodzi o to, aby spełnić swoje marzenie i że dzięki jakiejś tam determinacji, konsekwencji i pogoni za marzeniami mogę sobie pozwolić na coś, co kiedyś było dla mnie niedostępne. Po prostu spełniłem marzenie i jestem z tego bardzo ucieszony. No i dobra, moi drodzy, pożegnam się z wami w trybie Hyperview. O kurde, to naprawdę jest mega szerokie. Właśnie, ja w tej w ogóle wersji kamerki mogę siebie widzieć, bo mam taki ekranik tutaj właśnie w tej stronie. I słuchajcie, również propozycja. O, przy okazji zobaczymy jedną rzecz. Czy teraz będzie u was migało? Tak, miga. Okej, dobra. Jutro, jeśli chcecie, napiszcie proszę komentarz albo zostawcie łapkę w górę, to zrobimy sobie taki dokładniejszy test tej kamerki. Pojeździmy samochodem na przykład. Wiecie, będę testował też na przykład stabilizację tej kamerki, bo tutaj są jakieś różne wersje stabilizacji, różna jakość i tak dalej. Tych funkcji jest naprawdę sporo, więc nawet jeśli ktoś się nie interesuje kamerkami sportowymi, ciekawe, czy na przykład tutaj jestem zniekształcony. Chyba tak. No więc jeśli ktokolwiek z was chciałby coś takiego, może właśnie dać znać w komentarzu, to sobie coś takiego jutro ogarniemy. Będzie taki przy okazji luźny, fajny vlog, bo wydaje mi się, że taki vlog, jakbym na przykład gdzieś teraz wyszedł na miasto, wiecie, coś, kamerka na przykład na głowę, bym pojeździł samochodem, przede wszystkim było jasno, to by były takie filmy fajniejsze, nie, niż cały po prostu w samochodzie, w pokoju, sorry. Więc widzimy się już jutro, do zobaczenia, trzymajcie się i pa, pa, miłego wieczorku wam życzę.